Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja, słuchajcie, niedawno co wstałam i pomyślałam, że nagramy sobie filmik z moją codzienną, poranną rutyną. Także dawno tak naprawdę nie było w ogóle mojej porannej rutyny. Ostatni raz chyba Wam to nagrywałam w Anglii, a nieco się ona zmieniła. Także moje nawyki takie pielęgnacyjne z rana niestety, ale znaczy stety w sumie uległy zmianie. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda moja codzienna, poranna rutyna. Różowo, bo tak w sumie malowałam tą łazienkę, ale nie podokańczałam i dokańczać już nie będę, już Wam o tym mówiłam. Także przystąpmy do mojej porannej rutyny. Jeżeli chodzi, dlaczego teraz tak dziwnie tutaj jestem ustawiona, bo nie bardzo mam gdzie położyć telefon, słuchajcie. W mojej codziennej porannej rutynie teraz zaczęłam, odkąd zakupiłam ten zestaw z Foreo, to jest ta taka mała wersja, ja sobie zwilżam twarz, aplikuję odrobinkę o w ten sposób. I tutaj tak samo czoło. Biorę moją szczoteczkę, którą mało tutaj widać na tym tle różowym. Leciutko zwilżam, włączam i tak sobie myję przez następne jakieś 2-3 minuty. Przemiłe jest to uczucie, Wam powiem. Fantastyczne. I wiecie dobrze, że ja zaczynałam moją pielęgnację od tej Homeric Spa, którą mam tutaj, ale uwierzcie mi, że te wypustki to jest kompletnie inna bajka. Kompletnie. Foreo różni się po prostu od chyba wszystkich szczoteczek, tak na dobrą sprawę Wam powiem. Po prostu ma najbardziej delikatne te igiełki ever. Po prostu jakby przejeżdżanie nimi po twarzy, to jest nie dość, że masaż, to naprawdę jest to strasznie przyjemne, strasznie delikatne, bardzo, bardzo przyjemna część naprawdę porannej pielęgnacji. Bardzo, bardzo to lubię i przyznam Wam szczerze, że gdybym miała więcej czasu, to bym tak sobie mogła normalnie pół dnia po tej twarzy tak tą szczoteczką przejeżdżać. Okidoki, wyłączam szczoteczkę, przemywam twarz. Przemywam twarz po prostu ciepłą wodą, tak aby dobrze domyć tutaj pozostałości. Bardzo miękka jest twarz po tym. Zupełnie inaczej sprawdza się ten na noc. To jest Night Cleanser i to też był dołączony do opakowania. I powiem Wam, że to już jest jakieś takie jakby peelingowate. I zupełnie inaczej się tego używa. Tak wygląda oczyszczona twarz po umyciu. Same widzicie, naprawdę bardzo, bardzo jest delikatna, bardzo ładnie to wygląda. Kolejna rzecz, jaką robię, to jest mycie zębów przy użyciu mojej Foreo. Ona się nazywa chyba Issa? Już teraz nawet nie pamiętam, ale chyba Issa. Nie jest tutaj nigdzie jakby napisane. Weźmy sobie pastę pierwszą, lepszą. Tutaj mam akurat wyciskaną, zobaczcie już jak wyciskaną, Colgate Max White. Aplikuję pastę na szczoteczkę, wyciskam tąże pastę. Nie wiem, czy słychać. Słychać dość delikatnie. Każdej strony. Dokładnie. I tak 2 minuty. I po tym, jak już mam buzię, zęby, zobaczcie jak się fajnie świeci ta skóra. Jak już mam umyte, to używam zawsze mojego opłukańca jamy ustnej. Jest to Listerine Advanced White.
To jest mój najlepszy płyn do przepłukiwania jamy ustnej. I teraz uważam pielęgnację, rutynę moją poranną za zakończoną w pierwszej fazie, czyli mycia. Przechodzimy teraz do mojego punktu dowodzenia. Tutaj jest kontynuacja. Zobaczcie, jak pięknie umyta jest buzia. To jest po prostu szok. Powinnam jeszcze sobie teraz nawilżyć usta. Tak na dobrą sprawę. Odrobinę, słuchajcie, jakiegoś balsamu. Co ja tutaj mam? Mam tu przy sobie akurat Lip Balm od Katie Price. Więc ociupinkę go zaaplikuję. Dlaczego mówię ociupinkę? Bo będziemy kłaść na pewno hialuronowy wypełniacz ust. W następnej oczywiście części filmu, gdzie zrobimy sobie, myślę, taki mój codzienny makijaż do pracy. Coś sobie przetestujemy. O, jak widzicie, ociupinkę, żeby tylko te usta nie były tak naprawdę takie przesuszone. I co zaczęłam wprowadzać ostatnio do mojej takiej rutyny już tak naprawdę, nie tylko porannej, bo tak naprawdę przez cały dzień, jest to nic innego jak, słuchajcie, picie naczczo szklanki wody z cytryną. Szklanka wody z cytryną i tak przez taki cały dzień wypijam, dajmy na to, z 5-6 takich szklanek, nie wiem ile tutaj to może mieć. Przypuszczam, jeżeli tu wchodzi ta mała buteleczka, to 330 ml. No to 5 razy 3, no to pół litra, 1,5 litra wypijam do 2 litrów dziennie. Jeżeli chodzi o to, jak jestem w domu, plus oczywiście piję też takie dwie butelki, myślę, że wypijam w pracy. Także prawie te 3 litry dziennie staram się jakoś pić tą wodę. Nie jest to dla mnie łatwe, ciężko było mi się do tego przekonać, ale łatwiej mi to idzie, jak coś robię. Jak właśnie robię dla Was filmiki i tak dalej, to właśnie łatwiej mi to wchodzi. Ta pierwsza szklanka wody z rana jest na bazie jakby ciepłej wody. Także ta woda jest ciepła i jest ona z cytryną. Rzecz kolejna, jaką robię, to jest witamina Vit Spritz, witamina D3 i to jest oral spray. I oralnie się sprayuje. Także oral z rana poleciał. Ok, no i co teraz? Teraz decyzja, czy wykonam dzisiaj, ojeju, zaraz mi tu wszystko pospada, czy wykonam pielęgnację, oczywiście będzie to Clinic ID, tylko teraz zawsze mam dylemat, którą wybrać. Jeżeli chodzi o poranek i wiem, że będę aplikować podkład i tak dalej, to staram się używać tego, bo jest ono lżejsze, to jest nieco takie wartościowsze, czyli bardziej takie... jak ja to Wam mówiłam, to no takie treściwsze, o, bardziej treściwe. Także to jest moja ulubiona pielęgnacja, ale co my sobie zrobimy? Zrobimy sobie tonik. Tonik na twarz i tak właśnie tutaj chciałabym porównać, tylko nie mogłam już znaleźć, słuchajcie, nie mogłam znaleźć z glikolik Acid, kwas glikolowy pomaga usunąć martwe naskórki. Poczekajcie, młodsza skóra, błysk i tak dalej. Przeznaczony do normalnej skóry. Kurczę, chciałam porównać go sobie wczoraj, jeżeli chodzi o opisy, to... No zobaczcie na to, ja to kupiłam w Aldiku i chciałam to porównać z Pixi Glow Tonic. Ja go już miałam, ale najwidoczniej musiałam wyrzucić i musiałam go już zużyć, bo nie mogę nigdzie znaleźć buteleczki, aczkolwiek mi się wydawało, że jeszcze tam resztka została. I po prostu najstarsi górale nie wiedzą, czy go wyrzuciłam, czy go gdzieś po prostu pierdzielnęłam. Ale mamy z tej serii La Curasse Exfoliating Toner, 5% kwas glikolowy i aloe vera i ginseng. Tak to wygląda. No powiedzcie, czyż nie przypomina po prostu łudząco toniku z Pixi. Przemyjemy sobie twarz. Ja wczoraj użyłam go jeden raz. Miałam wrażenie, że takie miałam delikatne swędzenie, ale bardzo delikatne, ale jednak
spędziłam jej troszeczkę skórę i nie wiem, czy to tak ma być, czy to tak ma nie być, ale po Pixi pamiętam, że miałam dokładnie to samo. Po Pixi to w ogóle chyba mnie po dwóch czy po trzech użyciach mnie coś nawet wywaliło na twarzy. Dlatego ja też nie do końca byłam przekonana, bo się tego nie spodziewałam. Także niekoniecznie lubiłam ten efekt. A tutaj wczoraj po przemyciu, słuchajcie, właśnie wacikiem delikatnie, tak jak to teraz właśnie czynię, wacik, odrobina tego produktu i przemywam twarz. Jeżeli chodzi o zapach, to już teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak pachniał Pixi, ten Glow Tonic, ale wydaje mi się, że bardzo podobnie. Myślę, że za 3,99 mogłam nabyć 250 ml. W przypadku Pixi Glow Toniku, jak wiecie, nie pamiętam teraz ilości, czy tam było 100, czy tam było 100 ml za chyba 10 funtów, jakoś chyba tak, bo ja miałam tą małą wersję, a 20 funtów chyba, czy 18, już nie pamiętam, kosztuje właśnie taka większa. Także super ekstra. Powiem Wam, że naprawdę fajne jest uczucie po tym toniku, jest takie chłodzące. Ten tonik nie jest jakoś specjalnie mocny, naprawdę daje radę. To jest mój drugi dzień dzisiaj z tym tonikiem, także zobaczymy, jak on się spisze po dłuższym stosowaniu, dlatego że w przypadku Pixi Glow Toniku tamten mnie męczył. Mnie męczył, ja Wam mówiłam, że ciężko jest mi wykorzystać już tą małą butelkę, więc jeżeli to się tutaj też tak pojawi, to trochę kiepsko. Teraz na skórę po toniku użyjemy sobie pielęgnacji, lecimy z tą pielęgnacją, czyli Clinique ID, i użyjemy sobie dokładnie tego mojego zestawu. Już Wam tutaj zbliżam, żebyście mogły sobie doczytać, który dokładnie ja posiadam. Jak widzicie, to zużycie jest, już wiecie, no już tutaj widać prześwity fioletowego kartridża. No i aplikuję pierwsze coś, co czujecie, to jest taka wazelina. Nie wiem, co, właśnie coś, składnik, ja już teraz zapomniałam, ale składnik tej właśnie takiej wazeliny ma w sobie, znaczy składnik, w składzie wazeliny jest coś, co właśnie to jest ten zapach. Ja teraz tak nie pamiętam, nie znam się na składach, nie czytam składów tak na dobrą sprawę i tak na dobrą sprawę to mnie to nie obchodzi i się tym nie interesuje jakby. U mnie musi się po prostu fajnie to sprawdzać, fajnie moja skóra musi pewne rzeczy przyjmować. A co to tam jest, to tak na dobrą sprawę to nie zaglądam. Grunt by mnie nie uczulało, nie wysypywało i nie podrażniało mi po prostu skóry. Czuję, że ona jest po prostu w pełni dopieszczona. Takie mam poczucie, że po tej pielęgnacji moja skóra jest po prostu dopieszczona. No i odwzajemnia mi się właśnie tymże dobrym wyglądem i stanem, myślę, mojej skóry. Także czekam teraz z minutkę, aż ten produkt sobie fajnie wsiąknie. I ostatnio Wam wspominałam, że jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tym serum, a o drugim, jakim Wam mówiłam, to jest dokładnie to. Znalazłam właśnie próbkę, mam jeszcze dwie i jest mi strasznie szkoda ich używać, słuchajcie. To jest jakieś Double Renew and Repair Serum. Także naprawczo odnawiające, także coś takiego. I to jest to serum, o którym Wam mówiłam, że ono kosztuje 105 funtów. I powiem Wam, że naprawdę dałabym te pieniądze, jeżeli byłaby jakaś zniżka. Jeżeli byłaby jakaś zniżka, bo 105 to jest tak naprawdę, naprawdę dużo na taki kosmetyk, a wielkościowo to nie jest on chyba mniej więcej, to znaczy on... Ono jest mniej więcej coś tego pokroju, może troszeczkę większe, może. Także no, słuchajcie, za 105 funtów, no naprawdę musi to robić, nie wiem, bardzo dobrą robotę z moją skórą. I tak się zastanawiam, czy sobie dzisiaj to zastosujemy zamiast Dr. Yard, bo normalnie nałożyłabym na moją skórę, jeżeli chodzi o codzienną rutynę, nałożyłabym teraz to. Bo normalną rutyną było zawsze właśnie tylko to serum i potem już jakby nic nie aplikowałam. Przed tym jeszcze, co teraz nałożyłam i w sumie już teraz zapomniałam, bo się zagadałam, jeszcze zawsze jest to pod oczy, więc w sumie mogę sobie to dać tutaj na wierzch, dlatego że to jest bardzo chłodzące. Ta kuleczka jest zimna, więc zazwyczaj daję to po prostu na początek. Przed tą pielęgnacją z Clinique daję zawsze to pod oczy. Najzwyczajniej po prostu mi teraz wyleciało z głowy, bo się zagadałam i zbyt dużo rzeczy chciałabym Wam pokazać. O, i teraz to jest moja rutyna, czyli kładłam właśnie zawsze to pod oczy, plus kremik jeszcze z Christian Breton też pod oczy
i dopiero potem właśnie leciała ta pielęgnacja nowa z Clinic ID, którą stosuję od Hiszpanii. No i co? No i tak właśnie ciekawi mnie, czy zastosuję sobie dzisiaj może to serum. Fakt, że ja dzisiaj idę do pracy, ale to chyba w tym nie przeszkadza. Także przy okazji zrobimy sobie taki mini teścik. Pokażę Wam, jak to wygląda. Otwieram. Bardzo mi szkoda. Szkoda mi normalnie otwierać ten produkt. Chciałoby się go tak trzymać i trzymać. Nie jest go tutaj dużo, bo 0,6 ml, a w tym drugim 0,2. Po tej stronie mamy taki kolor produktu, a po drugiej stronie takie żelowe. Żelowa konsystencja. Pachnie bardzo ładnie, tak perfumowo. Ja zawsze mówię perfumowo, bo nie wiem, jak Wam to zawsze tłumaczyć, ale zawsze pierwsze słowo, jakie mi się po prostu tak narzuca, żeby Wam je powiedzieć, to właśnie tak ekskluzywnie. Zawsze te produkty drogie pachną ekskluzywnie. Bardzo delikatny, subtelny, ale jednak leciutko jakby kwiatowy, perfumeryjny, taki perfumowany. Nie wiem, bardzo ładny zapach. To macie, jak widzicie, żółta i przeźroczysta. Ja sobie je wymieszam i aplikuję na moją skórę. Pięknie pachnie. Tak wygląda moja skóra. To jest taka moja codzienna rutyna, tylko teraz Wam po prostu zamieniłam pewne produkty. Normalnie bez tych moich nowości, gdyby nie to, że kupiłam na przykład ten tonik, zastosowałabym, przypuszczam, albo normalny tonik, albo odkąd teraz posiadam ten produkt, zastosowałabym ten produkt. Więc teraz po prostu, jak widzicie, to są moje takie trzy zamienne produkty do spilingowania, do złuszczenia mojej twarzy. Podstawową rzeczą jest przede wszystkim pielęgnacja Clinic ID. To jest po prostu podstawa. No i oczywiście rzecz pod oczy z Christian Breton. Jak już Wam wspomniałam, ja już mam tutaj właśnie końcówki tych kremów pod oczy, ale jeszcze wciąż te tutaj wodniste mam, więc zawsze ten roll-on pod oczy leci. I tak by się prezentowała moja codzienna rutyna, moja codzienna poranna pielęgnacja twarzy. I teraz dopiero na tą twarz zaaplikujemy sobie podkład i resztę kolorówki. Także tada! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak wygląda Wasza pielęgnacja, jakich Wy używacie produktów, kosmetyków, używacie tonik, czy używacie tonik, w ogóle co używacie po kolei, tak jak ja Wam pokazałam, czyli najpierw myję twarz, potem ją osuszam, potem aplikuję, czy potem myję zęby, następnie aplikuję rzecz pod oczy. Taka miała być kolejność, dzisiaj się zagadałam. Aplikuję rzecz pod oczy. Często też, jak mam odkryty dekolt, to jeszcze wędrują takie kropelki fajne, takie w sumie to jest jakby face, contour and neck i to jest takie jakby serum, jakby coś odładzające na dekolt, więc to też wędruje. Ale mówimy tylko o twarzy, nie skupiamy się już na reszcie. Po produkcie, który dajemy pod oczy, w moim przypadku Christian Breton, aplikuję wtedy tonik. Jeżeli chodzi o tonik, to w tym przypadku właśnie używałam tego, jak widzicie, już jest prawie też na zużyciu. Odkąd kupiłam Derma Clear Micro Mil Peel od Dr. Yard, to użyłam dwa razy tego. Następnie teraz jako nowość mam to, więc dzisiaj zastosowaliśmy sobie ten tonik, także koniecznie tonik, po toniku idzie Clinic ID, po Clinic ID poszedłby krem i krem poszedłby pewnie ten, ponieważ tego już mam końcówkę, ale zawsze idzie krem. Natomiast po kremie wędruje jeszcze serum. I na koniec już tylko i wyłącznie kolorówka. Także dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, jaka u Was jest kolejność pielęgnacji, a jeżeli nie kolejność, to jakich produktów używacie. Wymieńcie mi, czy jest to tonik, krem, czy jest to serum i czym myjecie, na przykład może mnie czymś zainspirujecie. Będzie mi oczywiście bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Buziaki, bajo!